Cześć! Emilia Bukiewicz, studio językowe Verbono. Witam Cię z raju. Witam Cię z hamaka. I hamak kojarzy mi się z absolutnym relaksem i odpoczynkiem i brakiem stresu. I właśnie o relaksie będziemy dzisiaj mówić. Zapraszam. Się przestanę bujać. Okej. Jak powiesz komuś, nie przejmuj się? Za chwilę poznasz kilka wyrażeń, których użyjesz, żeby powiedzieć komuś, żeby wyluzował, żeby się uspokoił, żeby się zrelaksował. I żeby się nie przejmował. O, może tak. Zaczynamy od tych najprostszych. Don't worry. Znasz pewnie tę piosenkę, nie? Don't worry, be happy. Czyli nie przejmuj się. Don't worry. Drugi. Don't bother. To samo, nie przejmuj się. Trochę mniej formalne. Kolejne. Don't let it bug you. Czyli nie pozwól, żeby to cię gryzło. Don't let it bug you. Don't let it bother you. Podobnie. Just relax. Relax. Zrelaksuj się. Unwind. To unwind. To też się zrelaksować. Teraz może to zademonstruję. Put your feet up. Staram się, ale chyba... Put your feet up. Czyli unieś stopy do góry. To też jest właśnie... Wypocznij. Zrelaksuj się. Chill. Chill, I'm just chilling, czyli się chilluję, relaksuję. Chill out, to już w zasadzie jest polskie słowo. Just chill. I ostatni idiom, który kojarzy mi się bardzo z krajami ciepłymi, gorącymi, w których się pocimy. Pocić się to sweat, to sweat. I jest taki idiom, którego możesz użyć, mówiąc komuś, hej, nie przejmuj się, nie myśl o tym, nie martw się bardziej niż to potrzebne. No i to jest właśnie idiom z tym potem w środku. Don't sweat it. Don't sweat it. Don't sweat it, czyli nie poć tego, czyli tak, właśnie. Nie przejmuj się. Zrelaksuj się. Nie stresuj się. Don't sweat it. Okej. Okay. Oh, I'm sweaty. No to zrelaksujmy się razem przez moment na hamaku. And don't sweat it. That's it for today. Thank you for watching. Thanks for watching and see you next time. Bye.